Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec powstał w 1969 roku z inicjatywy ówczesnego konserwatora zabytków pani Hanny Pienkowskiej. Już w roku 1973 zostały oddane pierwsze obiekty dla zwiedzających. Utworzenie skansenu w Wygiełzowie zbiegło się z oddaniem dla turystów ruin zamku. Lipowiec. W początkowej fazie na tym terenie nie było żadnego budynku. Wszystkie budynki zostały tutaj przewiezione i zrekonstruowane na miejscu. Teraz Kansen ma ponad 5,5 hektara. Są tutaj, zgromadzone zostało tutaj budownictwo typowe dla regionu krakowskiego. Zabytki, jakie znalazły się w skansenie, należą do grupy etnograficznej wydzielonej przez Seweryna Udziela, zwanej krakowiakami zachodnimi. Charakterystyczne dla tej grupy budownictwo było to budownictwo szerokofrontowe, budownictwo zrębowe, z dachami najczęściej krokwiowo-jętkowymi. Charakterystyczne dla regionu krakowskiego były chałupy zrębowe nakrywa, nakryte czterospadowym dachem pokrytym słomą. W środku najczęściej były one symetryczne, z przelotową sienią, dwutraktowe z pomieszczeniami usytuowanymi po prawej i po lewej stronie sieni. Znajdujemy się przed budynkiem, który był zagrodą jednobudynkową. Zagrody jednobudynkowe były charakterystyczne dla Ziemi Krakowskiej do XIX wieku. Później, pomału, zostały wypierane z krajobrazu wsi. Ten budynek został do nas przeniesiony z Roskochowa, jest on z roku 1813 roku. Jest to e, e, budynek typ, wybudowany w, w, w typie architektury zrębowej, w środku jest to e, budynek jednotraktowy, czyli wszystkie pomieszczenia, e, które w tym domu się znajdują, w tym budynku, e, są podzielone. Najpierw wchodzimy do sieni, po prawej stronie znajduje się stajnia, a po Lewej stronie znajduje się e, kuchnia, za nią w, z kolei jest e, komora. Ciekawym elementem wystroju zewnętrznego są obramienia okienne i typowo charakterystyczne takie podwójne okienka z trzema szybkami. Z zewnątrz jest wejście również do stajni, którym, którymi wyprowadzono z, ze środka zwierzęta. Jak wejdziemy do chałupy, po prawej stronie znajduje się wejście do stajni, gdzie są grzędy dla kur, jaśla dla krów. Po środku znajduje się sień. W sieni akurat jest. Warsztat do lania świec woskowych. U góry powieszone jest koło, na którym są echaczyki, i takie świece wykonywano w ten sposób, że polewano od góry wosk. Gdy warstwa wosku zaschła, polewano następną. Później za pomocą e, e, sprzętu podobnego do maglownicy wyrównywano te świece i były gotowe. Po lewej stronie z kolei, i jak wejdziemy do budynku, znajduje się izba, w której znajduje się piec. On jest podzielony na dwie dwie części ta pierwsza część bliżej e, drzwi jest częścią starszą e, e, a część e, z okapem jest częścią nowszą w, w tej części z okapem też mamy już późniejsze takie e, zastosowane w piecach grzewczych fajerki na których stawiano garnki e, po przeciwnej stronie e, pieca jest kącik święty w którym mamy święte obrazy o, powieszone są one e, nie na prosto, tylko są pochylone. Za tymi obrazami chowano ważne dokumenty i pieniążki, bo wierzono, że za świętego obrazu złodziej nie wyciągnie. W kąciku świętym też znajdował się stół. Stół ten tutaj ma wystrój bożonarodzeniowy. U powały wisi podłaźniczka, zwana też sadem. Była to taka nasza poprzedniczka choinki. Wokół stołu przy ściana, chałp wewnątrz i przy piecu znajdują się różne rodzaje ław. Na te, najczęściej właśnie te ławy były używane. Stół był używany tylko i wyłącznie podczas świąt, a przy ławach odbywało się życie codzienne czyli przy takich ławach siadano i jadano na co dzień. Były, tak jak powiedziałam, już różne rodzaje ław, ławy, których siedzą. Siedziano, ale też były ławy, które się nazywały Ślufanek, które miały otwierane siedzisko, w którym były, była kładziona słoma, i na tych ławach spano. Po prawej stronie, jak wchodzi się do izby, stoi łóżko, nad nim żertka. Oprócz łóżka i stołu na wyposażeniu znajduje się skrzynia wianna, ale też stoją półeczki, które służyły do przechowywania naczyń. One stosowane były w mniej zamożnych chałpach i były wcześniejszym elementem wyposażenia, zanim do wnętrz chłopskich trafiły pięknie malowane kredensy. Caupa z rozkochowa jest budynkiem półkórnym, to znaczy, że nie posiada ona wewnątrz komina, dym, dzięki okapowi wydostawał się na strych i ze strychu przez cechę na zewnątrz. Znajdujemy się w chałpie biedniackiej z końca XIX wieku przeniesionej do nas z płazy, która tutaj bezpośrednio z nami sąsiaduje. Wewnątrz wszystkie belki są pobielone, dzięki temu w chałpie było jaśniej. Chałpa się składa. A tylko i wyłącznie z malutkiej siąki i z malutkiej izdebki. W siące były przechowywane sprzęty potrzebne do, w gospodarstwie, takie jak żarna czy skrzynia do przechowywania różnych sprzętów, a z kolei w izdebce było, toczyło się życie całej rodziny. W takich biedniackich chałupach mieszkały najczęściej rodziny wielopokoleniowe. Oprócz tego, że rodzice spali w łóżku to dzieci e, spały, malutkie dzieci spały w takich husiaczkach, tudzież starsze dzieci spały na podłodze. Na noc wyciągana była taka e, mata ze słomy i one spały na podłodze. Oczywiście w takich chałpach nie było drewnianej podłogi, tylko gliniana polepa, czyli klepisko. Wewnątrz znajdują się tutaj, e, znajduje się tutaj warsztat do wyplatania e, koszyków e, z i foremek na chleb z korzenia sosny. We wszystkich typu, typach zagród stodoła stała w, w pewnym oddaleniu od innych budynków ze względów przeciwpożarowych. Tutaj znajdujemy się przed stodołą z Przeciszowa z drugiej połowy XIX wieku. Stodoła ta jest charakterystyczna dla tych terenów. Jest to stodoła zrębowa, ośmioboczna, pokryta wysokim, słomianym dachem. Mm -hmm. uh Taki typ stodół występował na, tylko na wąskim, na ograniczonym terenie równoleżnikowym, ciągnącym się od zachod, zachodniej części powiatu oświęcimskiego, aż po Kalwarię Zebrzydowską. Ta stodoła wewnątrz dzieli się, podzielona jest bojskiem i z prawej i z lewej jej strony znajdują się sąsieki. Środek boiska służył do różnych prac, na przykład do muczenia. Znajdujemy się przed chałupą z Podolsza, której przestrzenie między belkami zostały pobielone z dodatkiem ultramaryny, czyli błękitnego barwnika. Błękitny barwnik nie tylko był, miał za zadanie upiększyć naszą chałupę, ale też Zabezpieczał przed robactwem i różnymi szkodnikami. E, oprócz tego, e, taką symboliką koloru błękitnego była funkcja ochronna, ponieważ błę, kolor błękitny był przepisa, przypisany Matce Boskiej. A oprócz tego, mówiło się, że gdzie są błękitne e, pasy, tam była panna na wydaniu. Charakterystycznym elementem zdobniczym w tej chałupie jest... E, Półkoliste wycięcie drzwi. Nad drzwiami znajdują się zwieracze, czyli pochyłe elementy, nazywane tutaj w regionie pieskami. Znajdujemy się w najbogatszej chałpie, która znajduje się na terenie skansenu w Wygiełzowie, w chałupie przyniesionej z przeginii duchownej z roku 1862. Jest ona troszeczkę inna niż pozostałe budynki, dlatego że została wybudowana z drewna modrzewiowego. W środku jest w układzie półtorotraktowym i znajdujemy się w izbie, i tutaj taką charakterystyczną cechą w tej izbie jest belka tragarzowa. Belka tragarzowa, na której oprócz Rozety znajdują się ciekawe inwokacje do świętych, na niej właśnie można odczytać takie inwokacje, jak umarł Jezus na krzyżu tak bardzo zraniony dla Ciebie, grzeszniku, abyś był zbawiony. Dałeś Boże z Twojej dajże i temu, kto zazdrości. Po bogłosław Boże, to moje mieszkanie, zachowaj od ognia, święty florianie. No, jest wyjątkowo dużo tutaj tych inwokacji. Oprócz tego ta chałpa charakteryzuje się bardzo dużą ilością obrazów. Znajduje się tutaj około 70 obrazów z wizerunkami świętych. Wyposażenie, jakie tutaj jest, jest wzorowane na meblach dworskich, czyli jest bardzo bogate. Na, na środku stoi stół z intarsjowanym blatem, do kompletu należą wyściełane krzesła. I kanapa. Z ciekawych elementów, jeszcze między oknami jest zegar, a nad stołem wisi lampa naftowa. Jeżeli przejdziemy do następnego pomieszczenia, tam można z kolei zobaczyć meble typowe dla regionu krakowskiego czyli meble malowane na kolor zielony i zdobione dodatkowo kwiatowym ornamentem. Można też tam zobaczyć skrzynię, skrzynię wianną, w której gospodyniem. Wszystkie swoje największe kosztowności chowały. Tam była, w środku, wewnątrz tej skrzyni, był tak zwany półskrzynek, w którym największe skarby gospodyni chowała czyli pieniądze i swoje najcenniejsze korale do stroju krakowskiego. Taka skrzynia, która tam się znajduje, jest typu skawińskiego. Ten typ charakteryzował się tym, że lico skrzyni było malowane na, na kolor ciemnozielony i były cztery pola, w których um, um, były um, kwiatony. Znajdujemy się na terenie zagrody okołowej przyniesionych ze staniątek z roku 1855 roku. Zagroda okołowa jest pod tym względem ciekawa, że tutaj wszystkie części gospodarstwa są pod jednym dachem, za wyjątkiem stodoły, która była w niewielkim oddaleniu ze względów na przeciwpożarowych. I tutaj możemy zobaczyć pod jednym dachem chałpę, chlewiki, stajnie, wozownie i wiatę wraz z bramą wjazdową. W wozowni stoją dwa wozy, takie większe dwuzdrabiniasty, który służył do wyjazdu w pole i mniejszym z spółkoszkiem, który służył do wyjazdu do miasta albo do kościoła. Z ciekawych sprzętów, które możemy zobaczyć na dziedzińcu tej zagrody, mamy brusek do oszczenia narzędzi, wialnie do oddzielania plew od zbóż, sieczkarnie do cięcia słomy. Na ścianie wiszą omonta dla koni i jarzma dla krów. Znajdujemy się w kuchni, na przedłużeniu której znajduje się komora, gdzie jest zaadoptowana na warsztat stolarski. Z ciekawych rzeczy, które są na wyposażeniu tej chałpy, to oczywiście oprócz łóżka, pieca czy stołu są takie detale, jak Sponga. Sponga to jest drewniana belka pomalowana na czerwono, za którą zatykane były święte obrazy. Oprócz tej czerwonej spągi mamy tutaj wycinanki tutaj nazywane w tym regionie gwiazdami. W oknach wiszą firanki zrobione z bibuły i kontynuacją tego zdobnictwa są krajki, które są w meblach. Po przeciwnej stronie znajduje się izba, tak zwana izba biała, gdzie w tej izbie są meble typowe dla okresu międzywojennego, malowane na jasno-orzechowy kolor, ówcześnie właśnie modny i tam nad stołem Ciekawa ozdoba, bo jest pajączek, a szczęśliwy dom, gdzie pająki są.